Szanowni Państwo, witamy Państwa na konferencji prasowej Suwerennej Polski w książęcym stołecznym mieście Płocku. Przed chwilą odbył się zarząd Krajowy Suwerennej Polski i rozmawialiśmy na temat związany z ostatnią decyzją Unii Europejskiej w zakresie przymusowej relokacji, czy właściwie kar, i z tego tytułu postanowiliśmy podjąć taką decyzję, że w poniedziałek złożymy do laski marszałkowskiej, do pani marszałek, projekt uchwały wzywającą wszystkie siły polityczne i oczywiście wszystkie siły europejskie, polityczne, organy Unii Europejskiej do wycofania się z przymusowej relokacji uchodźców z uwagi na argumenty, które za chwilę padną na tej konferencji. Jest to absolutnie skandaliczna propozycja, wręcz można powiedzieć rasistowska, która pokazuje pewną hipokryzję. Z jednej strony kara 22 tysiące euro za nieprzyjętego uchodźca, a z drugiej strony mamy do czynienia z marginalną pomocą Polsce, jeżeli chodzi o przyjmowanie prawdziwych uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Pierwszy głos zabierze pan minister Zbigniew Ziobro. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Nie ma zgody Solidarnej Polski, suwerennej dziś już Polski, na relokację przymusową uchodźców. Nie ma zgody też na to, aby Polacy musieli płacić gigantyczne pieniądze za błędy polityki migracyjnej bogatych państw Unii Europejskiej. Do tego bowiem sprowadza się propozycja Unii Europejskiej. To jest też i symboliczne, że krajem, który przewodził w ciągu ostatnich 6 miesięcy w pracach Unii Europejskiej, jest Szwecja. I to właśnie Szwecja zaproponowała rozwiązania prawne, które mają ubogacić pozostałe kraje Unii Europejskiej o uchodźców, którzy byli zapraszani w ostatnich latach przez bogate państwa Unii Europejskiej, a dziś te państwa mają tak gigantyczny problem, że nie są w stanie sobie z nim radzić. Pamiętam jeszcze czas, kiedy z końcem lat 90. odbywała się w Polsce dyskusja nad zaostrzeniem prawa karnego i wówczas podawano Szwecję i miasta szwedzkie jako najbezpieczniejsze w Europie przykłady łagodnej polityki karnej. Dzisiaj wedle statystyk Szwecja jest krajem, w którym popełnianych jest najwięcej przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w znanych szwedzkich miastach, typu jak Malmö czy Sztokholm. Bezpieczniej jest poruszać się w dżungli niż nawet w biały dzień w tych miastach. Większa szansa, że straci się życie w Malmö niż w jakichś zupełnie dalekich, głębokich zakątkach Afryki, które zwykle z bezpieczeństwem się nie kojarzą. Jednym słowem, drodzy państwo, to co widzimy w krajach bogatej Unii Europejskiej, które tak szeroko otwarły się na politykę multikulti, na sprowadzanie uchodźców, zwłaszcza z krajów arabskich, krajów północnej Afryki, to jest wielki problem, z którym te bogate państwa sobie nie radzą. I wpadły na pomysł, aby obdarzyć nas tego rodzaju prezentem i zmusić albo do przyjęcia dziesiątków, czy w ciągu lat setek tysięcy uchodźców, albo też byśmy musieli lokować poważne środki finansowe i płacić im za to, co było istotą ich polityki migracyjnej na przestrzeni ostatnich lat. Nie ma i nie będzie na to zgody ze strony suwerennej Polski. Dlatego suwerenna Polska wychodzi z inicjatywą podjęcia przez polski Sejm uchwały, która będzie okazją do tego, aby w sposób stanowczy wyrazić sprzeciw, ufam, wszystkich sił politycznych wobec tego rodzaju pomysłów eurokratów. To, co przed chwilą wspomniał pan minister Ozdoba, jest wyjątkowo bulwersujące i skandaliczne, że Unia Europejska pozostawiła Polskę de facto samą sobie wtedy, kiedy Polacy otwierali swoje domy i serca, a Polska szeroko wspierała miliony uchodźców, głównie kobiet i dzieci z Ukrainy, czyli z miejsc, gdzie toczy się prawdziwa wojna, gdzie morduje się niewinnych ludzi. Natomiast ta sama Unia Europejska chce nas zmusić finansowo, abyśmy partycypowali w polityce ściągania imigrantów tak naprawdę z krajów głównie północnej Afryki, z krajów islamskich. Jeszcze raz kończąc, powtórzę, nie ma i nie będzie na to zgody suwerennej Polski. Pan minister Jankan, tak bardzo proszę. Czy znają państwo powiedzenie polskie, piękne powiedzenie, wolność Tomku w swoim domku?
bardzo znane powiedzenie, które wyraża to, co chce przedstawić Polakom suwerenna Polska. Mamy do czynienia z olbrzymim atakiem na naszą suwerenność w wielu obszarach. Jednym z tych obszarów jest właśnie przymusowe przyjmowanie zarobkowych imigrantów w Polsce. Coś niesłychanego, jeśli weźmiemy pod uwagę historię i to, że polityka multikulti w Europie zbankrutowała. Niemcy chcą to wprowadzić między innymi dlatego, że brakuje im rąk do pracy. Wychodzą z założenia, że migranci ekonomiczni, którzy przypłyną z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej, zapełnią lukę w miejscach pracy. Natomiast ta polityka zbankrutowała. Najlepszym przykładem jest Szwecja, o której wspomniał pan minister Zbigniew Ziobro. Generalnie widzimy i mamy do czynienia w ostatnich czasach z pewnymi procesami, które mają miejsce. Migranci są wykorzystywani w sposób ekonomiczny, ale w sposób też zagrażający naszej suwerenności. Najlepszym przykładem tego były zdarzenia, które miały miejsce w województwie lubelskim, w województwie podlaskim, czyli w miejscach, gdzie mamy granicę z Białorusią. Od początku nasz rząd mówił o tym, że Łukaszenka, a tak naprawdę Putin, w zbrodniczy sposób próbuje wykorzystać chęć ludzi do wyższych zarobków, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce i w Unii Europejskiej. My od początku postawiliśmy temu tamę. Mimo że Donald Tusk zapewniał, że mur nie powstanie, mur powstał. Mimo że politycy tacy jak pani Ochojska, jak pan Sterczewski próbowali wszystkimi siłami zablokować zabezpieczenie naszej suwerennej granicy z Białorusią, udało się nam zapewnić bezpieczeństwo. Jesteśmy świadkami kolejnej odsłony ataku na naszą suwerenność, bo jak nazwać inaczej sytuację, w której zmusza się państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjmowania jak leci imigrantów, grożąc im karami w wysokości 22 tysięcy euro od głowy. To jest sytuacja niedopuszczalna, dlatego my w sposób prosty mówimy: wolność Tomku w swoim domku. My jesteśmy Polakami, wolność Polaka w swoim kraju. Mam państwo pytania? Piotr Dziczkowski, Polsat News. Pytanie do pana ministra. Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz zapraszają wszystkie kluby parlamentarne na poniedziałek, aby konsultować ustawę przygotowaną przez Trzecią Drogę. Chodzi o Przyszłość Plus, czyli zwiększenie finansowania edukacji. Ponieważ zaproszenie jest skierowane do wszystkich klubów, więc także do Prawa i Sprawiedliwości, czyli również do Suwerennej Polski, czy państwo skorzystają z tego zaproszenia, czy to dobry pomysł, czy wezmą państwo udział w takich szerokich konsultacjach ze wszystkimi partiami? Panie redaktorze, pan Szymon Hołownia i pan Kośnie-Kamysz nieustannie karceni są przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, pomiatani, upokarzani i starają się wyjść z jakąś inicjatywą, która nie ma w sobie pewnej powagi. Wydaje mi się, że to jest taka desperacka próba odwrócenia uwagi od tych ciągłych upokorzeń, które dawkuje systematycznie Donald Tusk i Platforma Obywatelska tym panom, nie wiem, czy trzeciej czy czwartej drodze, tak, która jest przez nich budowana. Byle ta droga nie prowadziła na bezdroża, bo obawiam się, że w zakresie edukacji nic przełomowego i nowego od pana Kosiniaka-Kamysza i pana Hołowni nie usłyszymy. Dwa pytania. Helena Górecka, Fakty TVN. Panie ministrze, czy podobają się panu słowa premiera o obijaniu kijami? Pani redaktor, nie znam kontekstu tych słów. Proszę powiedzieć, w jakim kontekście były wypowiedziane, gdzie, kiedy. Naprawdę nie jestem, tak jak TVN, tak bardzo zaangażowany w śledzenie każdej wypowiedzi, słowa i konferencji pana premiera. Ja mam swoje zajęcia i tyle czasu panu premierowi, co państwu nie poświęcam. Mówimy o wystąpieniu dwa dni temu, gdzie premier Mateusz Morawiecki przytoczył słowa robotników, którzy radzili politykom Platformy Obywatelskiej, by ci ubrali bardzo grube waciaki, bo ich kijami obiją. I co na to mówi robotnicy, tak? Ale w jakim kontekście oni to mówili, pani redaktor? Mówili to w kontekście zamknięcia kopalni Turów. Ja pamiętam, jak politycy Platformy bili górników i do tego kazali strzelać do nich gumowymi
kulami. Bili gumowymi pałami i strzelano gumowymi pałami. To można powiedzieć rękoma tych, którzy pewnie robili to z największą niechęcią, nie chcieli tego robić, a musieli wykonywać rozkazy Donalda Tuska i innych. Więc ja się nie dziwię, że górnicy no, mają, powiedzmy sobie, dość takie dystans, powiedziałbym, do polityków Platformy Obywatelskiej, skoro byli przez nich bici, a nawet oszczeliwani. I jeszcze do tego Platforma regularnie likwidowała ich miejsca pracy w postaci polskich kopalni. Suwerenna Polska, jak Państwo wiecie, jest tym środowiskiem politycznym, które najmocniej stawia na polski węgiel, bo uważamy, że skoro ten węgiel stanowi podstawę takich gospodarek jak amerykańska, skoro jest każdego roku otwierana nowa elektrownia węglowa, a nawet nie jedna, w Chinach i w innych krajach, to my nie możemy pozwolić sobie na lekkoduchowstwo i sięganie do energetyki zielonej w sytuacji, kiedy prąd z niej pochodzący jest znacznie droższy od takiej klasycznej energetyki węglowej. Zwłaszcza, że jesteśmy przecież krajem granicznym z wojną, która toczy się za wschodnią granicą. Przed nami jest czas też grzewczy, dlatego jesteśmy zwolennikami, by Polska wróciła do węgla i do polityki węglowej. Nie dziwię się niechęci górników do Platformy Obywatelskiej, nie tylko dlatego, że byli ci górnicy bici przez tą platformę, oszczeliwani gumowymi kulami, ale też Platforma regularnie likwidowała i chciała zaorać całe polskie górnictwo i miejsce ich pracy. Czyli te słowa się panu ministrowi podobają? Ja proszę precyzyjnie słuchać moją wypowiedź. Ja się nie dziwię ludziom, którzy zostali wielokrotnie skrzywdzeni przez polityków Platformy, w tym byli, podkreślam, fizycznie bici. Nie tylko w wymiarze słów, ale pewnych faktów, które miały miejsce, oni, ich rodziny w czasie protestów na Śląsku, że wypowiadają emocjonalne słowa w stosunku do polityków Platformy Obywatelskiej. Jeszcze jedno pytanie. Jakie podjął pan jako minister sprawiedliwości, ale też w kontekście całej działalności rządu, działania w celu ochrony osób LGBT przed przemocą, hejtem i mową nienawiści? Pani redaktor, takie stacje jak TVN i wiele innych najlepiej pokazuje, jak wielkie uprawnienia i przywileje mają środowiska LGBT. Choćby przykład słynnego spotkania w Poznaniu, wyboru Miss LGBT, kiedy transwestyta ku aplauzie zebranych, wulgarnie wyzywających niczym, tak, to jakąś ten aktor nazywa, którego myśmy poznali ostatnio, ten bardzo kulturalny, prawda, zwolennik demokracji i najwyższych standardów kultury. No właśnie, jak wyzywali wyli kiedy, z radości, kiedy transwestyta podrzynał gardło podobiznie ze zdjęciem twarzy kapłana arcybiskupa Jędraszewskiego i używał sztucznej krwi jako przykładu swojej miłości do bliźniego, środowiska LGBT, czyli do chrześcijan. To nie spotkało się z pani redaktor z potępieniem mediów, a nawet z aprobatą ze strony któregoś środowisk, na przykład Gazety Wyborczej. Nie widziałem materiałów w TVN-ie, które by potępiały tego rodzaju zachowania. Jeśli wracamy do historii, to nawet, wie pani, w pierwszym etapie rozwoju nazistowskich ideologii w latach 30. naziści nie pozwalali sobie na taką ostateczną nienawiść do tych, których później wiemy, jak potraktowali. Ta skala nienawiści, która znalazła wyraz właśnie w zachowaniu nie tylko tego transwestyty, ale wszystkich tam zebranych aktywistów homoseksualnych, nie spotkała się z potępieniem, ale aprobatą ze strony głównych mediów. I tu odpowiedzialnym za to jest między innymi TVN. Nie widzę powodu, aby bronić tych, którzy mogą pozwolić sobie w Polsce na tego rodzaju bezkarne zachowania. Przecież tutaj w Płocku nie kto inne środowiska LGBT na muszlach klozetowych przyklejały wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, która dla wielu Polaków jest przecież osobą, do której się odwołują w modlitwie, jest odniesieniem do świętości, jest matką Jezusa Chrystusa. I muszę Państwu wyjaśniać, jaką rolę pełni, jeżeli chodzi o wartość wiary i wyznania bardzo wielu naszych rodaków. Natomiast była tutaj w sposób symboliczny tak Matka Jezusa Chrystusa, jak i wszyscy chrześcijanie w ten sposób upokarzana właśnie w Płocku naklejkami na
toaletach i czy stacja TVN24 potępiła tego rodzaju zachowania, które były jawnie taką wulgarną, można powiedzieć, formą okazania niechęci wobec chrześcijan, wobec katolików? Chyba nie. W takim razie, panie redaktor, środowiska LGBT są w Polsce tak bezkarne i zuchwałe, że nie potrzebują jakiejś szczególnej ochrony ze strony prokuratora generalnego. Ale według rankingów prawa osób LGBT są najgorsze w całej Europie. Panie redaktor, jeżeli rankingi pisze pan Staszewski, który wymyślił jednocześnie, że w Polsce mamy miasta zamknięte dla LGBT, no to naprawdę, no śmiać się czy płakać na takie rankingi. Prawda jest taka, że w Polsce upokarzone są samorządy, bo można powiedzieć, że gwałci się wolę samorządowców, którzy podjęli uchwały w obronie rodziny i są zmuszani szantażem ze strony Unii Europejskiej do tego, aby te uchwały wycofywać, nawet wtedy, kiedy nawet nie pada słowo na temat LGBT. No przykładem jest, choćby uchwała samorządu województwa łódzkiego, gdzie jest odniesienie wyłącznie do ochrony praw rodziny. Nie ma słowa LGBT, a i tak szantażem Unia Europejska wymusiła ponowną uchwałę na samorządowcach, którzy musieli zjeść własny język i pewnie wstydząc się z kolejnego głosowania zaprzeczy swoim własnym poglądom, bo był szantaż finansowy ze strony Unii Europejskiej, inspirowany właśnie przez panów Staszewskich i środowiska LGBT z Polski. Więc panie redaktor, jeżeli to nie jest przykład agresji, arogancji i zaprzeczenia tolerancji, no to co jest takim tym symbolem, jeśli nie te dwa przykłady, jakie pani podaje? Z jednej strony wydarzenia w Poznaniu, które nie spotkały się z żadnym potępieniem ze strony wiodących środków masowego przekazu, w tym TVN-ie, promujące nienawiść w samej swojej istocie, a z drugiej strony próba politycznego wymuszania szantażem ekonomicznym uchwał, które są sprzeczne z poglądami i przekonaniami demokratycznie wybranych polskich samorządowców. To są przykłady agresji. Już mógłbym pani podać wiele innych. No, próba zamknięcia do aresztu drukarza w Łodzi, który tylko dlatego, że nie chciał drukować materiałów promujących wartości LGBT, albo też wyrzucenie z IKEA pracownika, dlatego że nie chciał angażować się w działania promocyjne LGBT. Co to ma wspólnego z tolerancją? Przecież to była próba zmuszenia na siłę pod presją, groźbą wyrzucenia z pracy człowieka, by promował ideę i wartość, z którą się nie zgadza. On nie atakował w żaden sposób środowisk LGBT. On nie kontestował ich zachowań publicznie, ani też prywatnie, nie okazywał żadnej niechęci. On był zmuszany przez nich, że ma podzielać ich system wartości. Koniec, kropka. To jest właśnie ten niestety obraz dzisiejszej tolerancji LGBT, który myślę, że w sposób wystarczający opisałem tymi przykładami.